No i liczę na jakiegoś okonia. Nie wiem, czy w pierwszym rzucie. Ale może być w pierwszym. A tu mamy przełamaną klątwę pierwszego rzutu. I mokre przynęty, które chowamy później do swoich pudełek i one tam mokre leżą. Nie chciałbym, żeby tylko i wyłącznie wędkarstwo było sprowadzane do samego wyciągania ryb z wody. Gdybym miał to wszystko oddać tylko po to, żeby nawyciągać się ryb z wody. Nigdy przenigdy. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem z Adrianem. Siema. I łowimy drapieżniki i już albo nie, będzie klątwa pierwszego rzutu. Zaczniemy sobie w ten sposób. To jest Maps Black Fury, a dokładnie numer 2. No i liczę na jakiegoś okonia. Nie wiem, czy w pierwszym rzucie. Ale może być w pierwszym. Dawaj, podbieraj, gościmy. No, ale no niestety w pierwszym. Delikatnie. Jedna kotwiczka. Druga. No spokojnie, kolego, spokojnie. I trzecia. Uciekaj. Rośnij. Bo tak jak widzieliście przed chwilą, dosłownie po przyjściu nad wodę, zarzucaniu pierwszy raz Maps Black Fury numer 2. Bardzo fajna przynęta, zdecydowanie Wam polecam. Natomiast no wyjechał okoń w pierwszym rzucie. Zobaczymy, czy to klątwa, czy nie. Pierwsze wyjście w październiku 2022. Mamy 2 października dokładnie. I byliśmy na początku na warcie. Co to za wycieczka? Co to za wycieczka? Mówię, maseczki gdzie? Mówię, a maseczki gdzie? Tu nie ma ryb. Wracajcie. I czaisz, że Wiara w niedzielę o godzinie 8 ma film, żeby sobie popływać wartą? I bardzo słusznie. To jest dokładnie prawie to, co my uskuteczniamy, wychodząc na ryby. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu i nad wodą. No właśnie, co ty tu robisz o 8 rano, panie? Jakbyśmy mieli łódkę, to też byśmy płynęli teraz. No pewnie tak. Dobra, w pierwszym rzucie? No lepiej nie. Dlaczego? Ja jestem tak przesądny, że 13 to dla mnie szczęśliwa liczba. Siemo, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie i pierwszym wyjściu nad wodę w październiku, a dokładnie mamy 2 października. Kenard Hunter, tak, wiem, monotematycznie, ale jednak ta przynęta dała mi bardzo, bardzo dużo ryb w tym roku. Poziom wody zdecydowanie się podniósł, chociaż dawno też nas tutaj nie było, ale kiedy byliśmy, to tutaj ta główka i to całkiem spory jej kawałek, wszystko było odsłonięte. W tej chwili ta woda już troszeczkę tu napływa. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ tej wody w rzekach, w jeziorach wszędzie brakuje. No i wjeżdża taki sezon rzeczywiście, że i jest troszeczkę chłodniej, więc ta woda tak mocno nie paruje. I tego deszczu będzie przybywało i bardzo, bardzo dobrze dla matki natury, ponieważ no jeżeli nie woda, to nie życie. Nie gadam już, nie filozofuję. Zostawcie łapeczkę do góry. Zapraszam Was na film. Jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję. Tam na dole subskrybuj plus dzwoneczek i dostaniesz powiadomienia o kolejnych nowych filmach, jak tylko je zamieszczę. Nowy wędkarski patent spinningowy. I tak. Zarzucamy woblera. Kładziemy ją sobie na podpóreczkę. Tam sobie ładnie wobek pracuje. Ewentualnie można sobie troszeczkę poprawić, znowu na podpóreczkę i ręka się nie męczy. To jest ta opcja, jak ktoś nie ma wyważonej wędki dobrze przez kołowrotek, to może zawsze zabrać ze sobą podpórkę. Tak, ostatnią główeczkę możemy sprawdzić.
I powiem ci, że nie wiem, czy nie zmienić otoczenia. Zostać przy tej samej rzece, ale na innym odcinku. Albo zmienić rzekę. W tej chwili bardziej tak street fishingowo. Mała rzeczka w centrum Poznania. Zostawcie łapeczki do góry, trzymajcie kciuki, jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję. W tym filmie pokażę wam też fajny patent na pudełko spinningowe, bo z Adrianem wcześniej rozmawiałem i poruszyliśmy bardzo fajny temat rdzewienia przynęt. Zapraszam na film. Mam nadzieję, że oprócz tego pierwszego konia jeszcze uda się coś dołowić. Nie? Tak, tak. Puściło. Ale kotwiczki pewnie będą znowu do poprawienia. O, panie. O. Szmatławiec. Ale ładnie przyatakował. Najpierw skubnął dwa razy. A później się zdecydował, żeby uderzyć. Próbuję obalić tą klątwę pierwszego rzutu. Ogólnie wierzę w bardzo mało przesądów. Bo nie jestem przesądny, tak jak wam wspominałem. Naprawdę uważam, że większość z tych przesądów siedzi w naszych głowach i nas różnie ogranicza albo nam pomaga. Są przesądy, że na przykład jak coś tam zobaczysz, to będziesz miał szczęście. To automatycznie dużo więcej rzeczy się tak ułoży. Sami wpłyniemy na to szczęście. Nie będę pierdolił o filozofii. Chodzi mi o bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o spinning i mokre przynęty, a przede wszystkim na przykład obrotówki z chwostem, które chowamy później do swoich pudełek i one tam mokre leżą, a ten chwost ma bezpośredni kontakt, jakby na to nie patrzeć, z metalem, czy to od samej przynęty, czy łopatka na przykład od takiej obrotówki, czy na przykład kawałek, nie wiem, kotwiczki, bo one mogą być poniklowane, one mogą być zabezpieczone, ale przez x rzutów różnie trafiamy na kamienie, trafiamy na jakieś przeszkody, to się zdrapuje, dochodzi do samego metalu i później co się dzieje? Przynęty nam rdzewieją. I tutaj chciałem wam podpowiedzieć, ja używam takiego pudełka na przykład, różne mam pudełka, oczywiście takie, gdzie nie ma właśnie tej perforacji też, ale polecam wam, zobaczcie, tutaj cały czas te przynęty mogą oddychać, jest perforacja, dochodzi powietrze, one mogą sobie tam odparować, wyschnąć i przez to nie zardzewieją, a jeżeli zardzewieją, to bardzo często jest tak, że jedna przynęta rdzewieje, a inne od niej to łapią, jak z rdzą na samochodzie na przykład, że ona po prostu będzie żreć dalej. Dlatego polecam wam, jeszcze raz pokażę, to pudełeczko kupiłem w Decathlonie, akurat to nie jest żadna promocja w tym momencie, czy reklama tej firmy, bo takich pudełek jest mnóstwo, a w jednym z moich filmów też możecie zobaczyć, zaczyna padać, możecie zobaczyć, że ja wręcz namawiam do tego, żeby kupować pudełka, jakieś, nie wiem, kalosze, jakieś akcesoria, na których można zaoszczędzić, na przykład w marketach budowlanych, gdzie są tańsze, ale polecam wam pudełeczka z perforacją i wtedy te przynęty, tak jak ja tutaj na przykład mam z chwostem, to zaparowało, ale to sobie elegancko wyschnie i ta przynęta się wysuszy i automatycznie możliwość tego, żeby ta rdza się pojawiła, jest zdecydowanie mniejsza. Akurat dzisiaj poruszyliśmy ten temat, nie? Tak, bo jest, to dzisiaj o tym rozmawialiśmy właśnie. Temat rdzewienia przynęt. Coś ci zardzewiało tam? No dosyć sporo mi zardzewiało. I to są te widoki. I tak naprawdę to, na czym... polega wędkarstwo, czyli ten kontakt z przyrodą. Wyjście z kumplem wspólnie na ryby. Przy okazji pogadanie o mnóstwo, jest mnóstwo innych tematów przy okazji, a nie tylko i wyłącznie ryby. Także z całym szacunkiem, bo teraz sobie uświadomiłem, ludzie, oczywiście ryby. Paradoksalnie wszyscy chcemy łowić te ryby, nie? Żeby było ich jak najwięcej i tak dalej. A zobaczcie, że znowu paradoksalnie
cała ta otoczka, przygotowanie się nad tą wodę. Ja nie mówię o tym, że nie ma ryb w ogóle, bo to byłby dramat. No bo w tym momencie wędkarstwo polega na tym, żeby łowić te ryby. Ale zauważcie i nie wiem, możecie mi przyznać rację, możecie mi tej racji nie przyznać. Co tak naprawdę jest ważne? Złowienie tej ryby? Owszem, dla wielu tak. Ale dla tych samych ludzi również ważne będzie to, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Poczuć na sobie nawet kuźwa deszcz w momencie, kiedy na przykład jest gorąco. Poczuć zapach, nie wiem, pokrzyw, jakichś innych roślin, które jeżeli są wilgotne, mokre, zwłaszcza nad ranem, wypić kawę o wschodzie słońca albo o zachodzie. Spędzić czas ze znajomymi, przygotować się na to wszystko, dobrać przynęty. Nie chciałbym, żeby tylko i wyłącznie wędkarstwo było sprowadzane do samego wyciągania ryb z wody i do tego, że mi przynajmniej nie zależy na tym, żeby tylko i wyłącznie łowić ryby. Gdybym miał pozbyć się tego wszystkiego, tej całej otoczki, tego wszystkiego, co sprawia mi przyjemność i tak naprawdę ładuje baterię, oczywiście hol ładnej ryby również, ale gdybym miał to wszystko oddać tylko po to, żeby nawyciągać się ryb z wody, nigdy przenigdy. Tak zostałem wychowany przez swojego tatę, tak nauczył mnie wędkarstwa, że to jest wspólne spędzanie czasu nad wodą, kontakt z przyrodą, wyjście z betonu, odcięcie się od telewizji. Po co ja mam wam dalej wymieniać, jak doskonale wiecie, co jeszcze. Jeszcze spróbuję łowić jakąś rybkę na tym etapie. Jeżeli chcecie, zostawcie łapeczkę do góry. Jeżeli ktoś jest nowy, może rozważyć subskrypcję tam na dole. Plus dzwoneczek, bo wtedy z zaznaczeniem tego dzwoneczka i z zaznaczeniem wszystko dostaniecie od YouTube'a, przynajmniej taką mam nadzieję, powiadomienie, że ten film wleciał. Wędkarstwo podmostowe. Ujęcie pierwsze, scena druga. Aja ryba, ja ryba. Oto mamy przełamaną klątwę pierwszego rzutu. Adrian ma podbierak, a ja mam bolenia. Chodź. No, nie takiego małego aż. Myślę, że jest wymiarowy. Także zdecydowanie przełamana klątwa. Nie będę przekładał już go do drugiej ręki. Śliczny jest. 40 tak na pewno. Myślę, że 50. Nie będę go mierzył nawet. Uciekaj, kolego. Odpłynął. Klątwa pierwszego rzutu. Elegancko przełamana. Pogoda zdecydowanie inna, a ja mam na sobie bezrękawnik, kurtkę, sweter i koszulkę z krótkim rękawkiem. Jeżeli chodzi o przynętę, to właśnie na takiego mepsa wyjechał ten boleń. Na początku byliśmy nad wartą i tam w sumie ile? Z 2-3 godziny, a tutaj jesteśmy tak naprawdę z półtorej. To jak na półtorej godzinki, dwa okonie i naprawdę całkiem przyzwoity boleń. Jeżeli podobał wam się film, zostawcie łapeczki do góry. Jeżeli wybieracie się na ryby, to połamania nad wodą. Na razie, do zobaczenia.